Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 124. odcinek Zarychty na Solo. Witam Was w nowym roku, wszystkiego najlepszego oczywiście z tej okazji. Życzę Wam tego, żeby nowy rok przyniósł jak najwięcej wspaniałych meczów, zaciętych końcówek, no i jakichś fajnych niespodzianek w czerwcu w finale NBA. Natomiast dzisiaj, jako że już mamy styczeń, około miesiąca do końca okienka transferowego na możliwość dokonywania wymian, no to przyszła pora na pierwsze plotki transferowe. Plotki, które pojawiają się już od kilku dobrych dni. Tak naprawdę wszystko zaczęło się niecały tydzień temu, kiedy Adrian Wojnarowski napisał na Twitterze, że Detroit Pistons i Atlanta Hawks rozmawiają na temat wymiany skupionej wokół Andre Drummonda, czyli środkowego Pistons. Natomiast na razie oczywiście nic jeszcze z tego nie wyszło. Ta wymiana bowiem ma szansę dojść do skutku na początku lutego i takie też pojawiają się informacje nie tylko od Wojnarowskiego, ale też od innych dziennikarzy pracujących w USA. Mianowicie, no oczywiście Atlanta musi zbudować odpowiedni pakiet, żeby Drummonda przejąć, natomiast Pistons też nie chcą go oddawać za darmo. Oczywiście ich problem polega na tym, że Drummond ma opcję zawodnika wartą 28 milionów dolarów na przyszły sezon, której prawdopodobnie nie weźmie i trafi na rynek wolnych agentów, a akurat rynek wolnych agentów w najbliższe wakacje jest o tyle istotny, że nie będzie na nim wielu wolnych agentów. W związku z czym Drummond, będący jednym z najbardziej łakomych kąsków, będzie mógł łatwo dyktować wysoką cenę i bardzo prawdopodobne, że duże pieniądze i na wiele lat dostanie. Szczególnie patrząc na to, jakie cyferki wykręca. Myślę, że ktoś gdzieś tam nabierze się na to. Mówię nabierze z tego względu, że Drummond mimo wykręcenia naprawdę dobrych statystyk nie jest zawodnikiem, który przesądza o zwycięstwach Pistons. Tym graczem jest Derrick Rose, tym graczem był, póki był zdrowy, Blake Griffin, natomiast nie jest nim, nie był i nie będzie Andre Drummond. Jest po prostu solidnym uzupełnieniem, natomiast tak jak mówię, to nie jest zawodnik, który będzie dla nich i dla kogokolwiek wygrywał mecze. Niemniej jednak Hawks taki zawodnik by się przydał, z tego względu, że John Collins wydaje się lepiej powinien wyglądać na pozycji numer 4. No i też byłoby to dobre uzupełnienie do obrony mimo wszystko Hawks, więc myślę, że ten transfer miałby ręce i nogi. Natomiast wydaje mi się, że innym zawodnikiem, którego ja przynajmniej bym chciał z Pistons wyciągnąć, jest Derrick Rose, z tego prostego względu, że obecny sezon Pistons już trzeba spisać na straty. Przede wszystkim operacji poddał się Blake Griffin, operacji, która najprawdopodobniej sprawi, że Griffina już nie zobaczymy w tym sezonie. Widzieliśmy go tylko kilkanaście razy, nie był to ten zawodnik jak w poprzednich rozgrywkach, ta operacja po playoffach ubiegłorocznych nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i Griffin nie wyzdrowiał na tyle, żeby po prostu grać na swoim normalnym poziomie. Teraz pytanie, czy ten poziom jeszcze z poprzednich chociażby rozgrywek będzie w stanie osiągnąć po powrocie kolejnym do zdrowia. Dlatego też chciałbym, żeby Rose został wytransferowany z Pistons do drużyny, która o coś walczy, żeby mógł jeszcze też zagrać w playoffach, żeby mógł też powalczyć o najwyższe cele. Tylko problem polega na tym, że jeśli Pistons oddadzą Derricka Rose'a, to tam już nie będzie i Drummonda, to już nie będzie na kogo chodzić w tym mieście i kogo oglądać. Wiadomo, że Pistons i tak mają problem z oglądalnością, mają i tak problem z widownią, natomiast zabranie Derricka Rose'a sprawi, że będzie z tym jeszcze gorzej. Dlatego też wydaje mi się, że Rose niestety zostanie. Oczywiście jest tam paru innych graczy ciekawych, jak chociażby grający od czterech meczów w pierwszej piątce Sekou Doumbouya, najmłodszy zawodnik obecnie w NBA, który bardzo fajnie sobie radzi i pokazuje naprawdę ciekawy potencjał, więc Pistons będą mieli na kim budować swoją przyszłość. Ale na razie to głównie ta wymiana Andre Drummonda powinna być tym, co będzie skupiać naszą uwagę wokół tej drużyny. Drugi gracz, który wydaje się, że też powinien zmienić klub, jest Kevin Love. Natomiast Kevin Love w ostatnim czasie jest bohaterem niekoniecznie tych spekulacji, tych informacji, których powinien. Czy chce być bohaterem, to inna sprawa. Natomiast ewidentnie widać, jak Kevin Love źle się czuje w Cleveland. Mieliśmy ostatnio kilka takich przykładów. Pierwszy to
sytuacja chociażby z meczu, zdaje się, z Toronto, kiedy przy nieudanej końcówce Kevin Love chyba uderzył w jedno z krzesełek, za co został ukarany jakąś karą przez klub, po czym wdał się w kłótnię z generalnym menadżerem Kobim Altmanem w kolejnym meczu. Machał rękami na boisku i wkurzał się o to, że nie dostaje piłki. Natomiast w spotkaniu z dzisiejszej nocy przeciwko właśnie Pistons, o których przed chwilą mówiłem, Love zagrał bardzo dobrze, bo rzucił 30 punktów. Natomiast nagle w czwartej kwarcie został pozbawiony piłki. Ja tego meczu nie oglądałem, więc teraz opieram się na tweecie Maćka Staszewskiego z naszej redakcji. Podobno za każdym razem, jak piłka przechodziła przez ręce Kevina Love'a, to coś dobrego dla Cleveland się działo. Love w całej czwartej kwarcie oddał dwa rzuty, natomiast duet Darius Garland i Colin Sexton łącznie oddali 8 rzutów, trafiąc jeden z nich. No i w tej czwartej kwarcie Pistons dogonili i wyprzedzili Cleveland i zanotowali Cavaliers kolejną porażkę. Kevin Love ma dosyć długi kontrakt, ma dosyć wysoki kontrakt, natomiast wydaje się, że jest zdrowy w tym sezonie i mógłby pomóc niejednej drużynie, która walczy o playoffy, o co nie jest wcale tak trudno, więc tacy na przykład Charlotte Hornets, którzy mogliby się pozbyć przy okazji jakichś niewygodnych kontraktów typu Nikola Batum, mogliby takiego Kevina Love'a przejąć i po prostu na tym zyskać kolejnego dobrego zawodnika, który by im się przydał w walce o to ósme miejsce, do którego naprawdę niedużo im brakuje. Więc to mógłby być sensowny ruch. Idąc dalej, kolejna plotka, która się pojawiła, to, że Kyle Kuzma ma być dostępny w wymianach. I tutaj trochę się nie dziwię. Szczerze powiedziawszy, Kyle Kuzma zawodzi w tym sezonie. Wiadomo, że on nie przeszedł okresu przygotowawczego, że on złapał kontuzję tuż przed Mistrzostwami Świata, dlatego na nich nie grał, no i też nie wszedł w sezon równo z jego początkiem, tylko po kilku meczach. No i jak dotąd nie złapał, przynajmniej dla mnie, odpowiedniego rytmu, odpowiedniego tempa gry. No i gdzieś tam nie pasuje mi do tych Lakers. Lakersi są ewidentnie prowadzeni przez Davisa i przez LeBrona Jamesa. I to Kyle Kuzma miał być tym trzecim graczem, tym katalizatorem z ławki, a tak naprawdę nie jest. W tej roli trzeciego gracza, najsolidniejszego, wymieniają się trochę Kentavious Caldwell-Pope, trochę Avery Bradley, czasem Danny Green, czasem Dwight Howard, czasem Rajon Rondo, czasem Alex Caruso. Natomiast Kuzma, mam wrażenie, jest bardzo chimeryczny w tym sezonie i tak jak mówię, nie wiem, na ile jest to kwestia jego głowy, na ile jest to kwestia braku odpowiednich przygotowań do sezonu, ale to nie jest ten Kyle Kuzma, którego oczekiwaliśmy, to nie jest ten Kyle Kuzma, którego pamiętamy z poprzednich sezonów, więc tu wydaje mi się, że to mógłby być zawodnik, którego można oddać. I w plotkach pojawia się informacja, że Kuzma miałby trafić do Sacramento Kings, co z punktu widzenia Sacramento Kings jest dla mnie idiotyczne. W końcu na pozycjach 3-4, na których Kuzma mógłby grać, mają tam Marvina Bagleya, mają tam Trevora Ariza, mają tam Harrisona Barnesa. I tak jak w jednym z podcastów na początku sezonu, gdzie rozmawiałem z Bazerem, mówiliśmy o tym, że Sacramento Kings, ich największym problemem jest to, że najzwyczajniej w świecie mają tłok na wszystkich pozycjach, no to dodanie Kuzmy przy tych graczach, których wymieniłem, a jeszcze jest paru innych, których nie wymieniłem, którzy też mogą grać na tych pozycjach, sprawia, że ta drużyna będzie jeszcze bardziej zatłoczona. Natomiast, więc jak dla mnie ta wymiana z punktu widzenia Sacramento jest dosyć głupia, no ale gdyby taka miała być, no to już ich sprawa, tak? Natomiast co zyskaliby Lakersi? Zyskaliby Bogdanowicza, który wydaje się wpadł w pewien dołek. Jest to dołek spowodowany częściowo kontuzją, częściowo gorszą dyspozycją w tym sezonie. Bogdanowicz nie trafia tak dobrze jak w poprzednich latach za 3. To jest chyba teraz 31 czy 32% tylko. Natomiast Bogdanowicz jest też zawodnikiem, który byłby w stanie kreować grę w pick and rollu dla Lakersów. Coś, czego nie jest w stanie robić Kuzma. Więc on mógłby grać chociażby z Dwightem Howardem czy z Antonem Davisem akcje dwójkowe w sytuacji, kiedy LeBron James odpoczywa. A też mógłby być bardzo przydatny w momentach, gdy LeBron James jest na boisku, bo to mógłby być kolejny strzelec z załuku. Tylko tak jak mówię, nie przy skuteczności 31 czy 32%. Problem Sacramento Kings jest taki, że Bogdanowicz będzie wolnym agentem w to lato i może się trafić ktoś na rynku, kto go przepłaci, więc dostać w zamian za to Kuzmę, nie patrząc oczywiście na pozostałe elementy składu, który w tej chwili mają Sacramento Kings, dostać Kuzmę za spadający kontrakt Bogdanowicza to nie jest wcale taka zła sytuacja.
Tym bardziej, że Kuzma mimo wszystko papiery na granie ma i być może po prostu nie pasuje do tej dwójki LeBron James, Anthony Davis, a gdzie indziej by sobie dużo lepiej poradził. Na pewno jest to plotka, do której jeszcze parokrotnie wrócimy, o której jeszcze będą pojawiały się informacje, także wydaje mi się, że to jest temat, który jeszcze nie zostanie zamknięty. No i ostatni news typowo transferowy to jest taki, że Anthony Davis odrzucił propozycję maksymalnego kontraktu z Los Angeles Lakers, która została złożona wczoraj i nie ma się czemu dziwić, gdyż Lakersi prawdopodobnie złożyli tę ofertę wiedząc, że zostanie ona odrzucona. Mianowicie wiadomo, że Davis podpisując umowę teraz rezygnuje z pewnych pieniędzy, które może dostać, jeśli podpisze kontrakt po zakończeniu sezonu. I najprawdopodobniej właśnie o to chodzi, że Davis zostanie wolnym agentem w najbliższe lato, po czym podpisze maksymalny kontrakt z Los Angeles Lakers. Chyba, że coś się nie wiadomo jakiego stanie, ale raczej się tego nie spodziewam. Więc to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że chodzi o dodatkowe pieniądze, które podkoszowy Lakers może zgarnąć. Podkoszowy Lakers, który znowu doznał kontuzji w dzisiejszym spotkaniu z New York Knicks i odpocznie prawdopodobnie przez kilka spotkań. Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.